Jedna osoba aresztowana, planowane dalsze zatrzymania. To bilans policyjnej akcji przeprowadzonej w związku z kradzieżą na niespotykaną jak na razie skalę w Ostrołęce. Kradzież na sumę ponad miliona złotych. Taki zarzut otrzymał pomysłowy ostrołęczanin. Na początku tygodnia do Urzędu Miasta w Ostrołęce wpłynęła faktura od ostrołęckiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji za napełnienie wodą nowo powstałego akwaparku. Kwota, która widniała na fakturze, była bardzo niepokojąca. Zamówiliśmy konkretną ilość wody. Okazało się, że faktura przerasta nasze najśmielsze oczekiwania. Co najmniej kilkanaście tysięcy procent więcej niż to, co zakładaliśmy. Faktura z naszych szacunków powinna opiewać na kilkanaście tysięcy złotych. Okazało się, że przyszła faktura na ponad milion złotych. Przeżyliśmy szok, w związku z czym podjęliśmy stosowne kroki, żeby tą sprawę zbadać. Oczywiście również powzięliśmy kroki, aby powiadomić organy ścigania. To są olbrzymie koszty, na które my się nie zgadzamy i uznaliśmy, że z czegoś one wynikają. Okazało się, że nie jest to pomyłka OPWiK, że taka woda w rzeczywistości została dostarczona. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że nie wiem jak w jakich słowach słów użyć, żeby określić taką osobę. Okazało się, że ktoś się podpiął pod wodociąg i najzwyczajniej w świecie okradał akwapark, okradał miasto, spuścił bardzo dużą ilość wody, to właśnie ta ilość wody, na którą opiewała ta faktura. I z naszych informacji wynika, że dystrybuował tą wodę, sprzedawał firmom. Na szczęście po naszym zawiadomieniu organy ścigania wszczęły stosowne postępowanie, szybko zareagowały, bardzo się cieszymy i ujęły sprawcę. Natomiast przerażająca jest faktura, chcemy tą sprawę jak najszybciej doprowadzić do końca i ją, żeby organy ścigania jak najszybciej zbadały i żebyśmy mogli zweryfikować tę fakturę i zapłacić realne koszty. W środę, 29 marca, zatrzymano jedną osobę, która już usłyszała zarzuty. W tym tygodniu w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce powołano grupę specjalistyczną mającą na celu zatrzymanie osób, które dokonały kradzieży w minionym okresie wody o wartości blisko 1,5 miliona złotych na szkodę Urzędu Miasta. W toku prowadzonej czynności zatrzymano także jedną osobę podejrzaną o dokonanie tych czynów. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy. W najbliższym czasie możliwe jest zatrzymanie nawet do 100 kolejnych osób, które brały udział w tym procederze. Pomysłowy ostrołęczanin za kradzież na tak dużą skalę może spędzić za kratkami nawet 8 lat. O postępach w sprawie będziemy informowali na bieżąco.